Będę zmarnować. Już zniszczony. No, teraz sprawdźmy jedną rzecz. Czy Grisalis, czy kernel z Grisalisa w Stanach? Nie wiem, czy to jest. Teraz. Witam serdecznie, słychać mnie dobrze? Z tyłu, z przodu? Witam Was serdecznie na konferencji Open Source Szczecin 2011. Zanim zacznę dziękować organizatorowi, czyli po części samemu sobie, to zaraz wyjaśnię, partnerom, przede wszystkim Wydziałowi Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, sponsorom, na razie nie nadmieniam, żeby nie było zbyt dużo reklamy od rana. Może powiem o tym, skąd się wzięła konferencja. Od kilku lat zdarzały nam się co roku konferencje szczecińskiej grupy użytkowników Open Solarisa. Odbywały się systematycznie. Obaj użytkownicy szczecińscy Open Solarisa się na niej zjawiali. Poza nim zjawiali się użytkownicy Linuxa, ale było ich dwóch. Żyją do dzisiaj. Jeszcze ich tu nie ma, ale jeden miał później bujną karierę, został prezesem Szluga. Czyli Open Solaris jeszcze gdzieś tam żyje. Jak wiadomo, Open Solaris został ubity w okrutny sposób przez naszego głównego wroga, ukochaną firmę Oracle, na której co po niektórzy z Was pewnie będą kiedyś pracować. Może, oby nie. Nie wiążcie się z wrogiem. Od kiedy nie ma Open Solarisa, powstały forki Open Solarisa, Open Indiana i kilka innych. Open Indiana najbardziej się rozwija. Niemniej konferencja zmieniła trochę swoją flagę, tak? Dzisiaj to jest Open Source Szczecin i tak będzie teraz co roku, no trochę się poszerzyliśmy, tak? Nie tylko Linux, nie tylko Unix, tym bardziej nie Open Solaris, którego już nie ma. Mówimy więcej o Open Source ogólnie. Generalnie o oprogramowaniu, dzisiaj będzie też o społeczności, tak? Ostatnio dużo się mówi o zagadnieniach społecznościowych samego Open Source. Nie tylko o programowaniu, nie tylko o systemach, nie tylko o tym, co rozumieją tylko programiści, ale Open Source chce też trafić do ludzi, którzy niekoniecznie wiedzą nawet, że coś takiego istnieje i że za używanie jakiegoś oprogramowania niekoniecznie trzeba płacić. Tak, są korporacje na świecie, które są na tyle potężne, że potrafią przekonać ludzi do tego, że coś darmowego nie istnieje, a jak istnieje, to jest to, wiecie gdzie, nie? Na dole z tyłu. I dlatego tu jesteśmy. Mamy wsparcie od szczecińskich firm IT, niekoniecznie kojarzonych z open source'em, ale ręcznie korzystających z takich rozwiązań. Mamy wsparcie klastra ICT Pomorze Zachodnie. Oni działają sporo, jeśli chodzi o open source, pomimo że o nich zbytnio nie słychać, to faktycznie tam się sporo dzieje. Niedługo będzie dużo widać, bo się budowy zaczynają. I mamy nadzieję spotykać się tutaj. Co roku lubimy tą salę, spotykamy się zresztą tutaj nie pierwszy raz, poznaję twarze, tak, między innymi członków stowarzyszenia. I teraz przejdźmy do partnerów. Głównymi sponsorami imprezy są dwie firmy. To jest Microsoft, odłam open source'owy. Tak, istnieje. Microsoft robi open source. Dziwne, ale robią coraz więcej, faktycznie trzeba przyznać, że się starają. Trudno nam powiedzieć, czy to ma dla nich większe znaczenie PR-owe, czy faktycznie programistyczne i IT, ale robią. No i miejmy nadzieję, że będą robili długo, każdy kawałek otwartego kodu ma jakiś tam wpływ na społeczność i na przyszłość IT. Więc jak chcą, to niech robią. Drugą firmą, która nas sponsoruje, jest Bellstream. Myślę, że nie trzeba przedstawiać. Jedna, druga szczecińskiego IT, tak się mówi, że w Szczecinie tylko dwie firmy istnieją, jeśli chodzi o branżę IT, tak naprawdę na poziomie międzynarodowym. To jest jedna z nich. Drugiej nie wymieniam, bo właśnie nie przyłożyli, nie? Zawsze można wymienić. Oni używają open source'u. Z tego co wiem, no to nie działają, Bellstream nie działa jakoś specjalnie, jeśli chodzi o produkcję otwartego kodu, ale używają i rozwijają narzędzia, których używają do pisania swojego kodu. Czyli mają jakiś wkład w społeczność, nie chowają tego kodu do szuflady, dzielą się z nim ze społecznością. To się chwali. Organizator, Szczecińska Grupa Użytkowników Unixa i Linuxa. Teraz nie rozwijam, bo zaraz będę mówił, kim jesteśmy i dlaczego chcemy, żebyście się do nas zapisali. Nie chodzi tylko o składki, żartowałem. Żartowałeś, że żartujesz o składkach? Nie, na korytarzu przed chwilą mówiłem, że chodzi tylko o składki, ale to nieprawda. Są tak niskie, że ich na nic się nie przydadzą.
Między innymi dlatego potrzebni są nam sponsorzy do organizowania takich imprez jak ta. Poza organizatorem, którego reprezentuję, organizowałem tą konferencję z ramienia ŚLU, pomimo że moja firma jest także wpisana w partnerów konferencji. Prowadzę swoją firmę, która między innymi zajmuje się wdrażaniem otwartych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Nie jestem z wykształcenia informatykiem, tym bardziej nie jestem programistą. Moje tam umiejętności programistyczne kończą się tam, gdzie ich potrzebuję, a powyżej tego jakby staram się nie wykraczać. Za dużo mam na głowie i za bardzo się chyba denerwuję, jak zaczynam coś robić więcej w tej kwestii. Poza tym partnerem jest na pewno kancelaria radcy prawnego Rafała Maluidy, który będzie obecny dzisiaj po południu, to na pewno będzie cały dzień, bo ma też wykład, na który serdecznie zapraszam, bo on tyczy się tego, co wy robicie naprawdę w 100% i to jest rzecz, której warto posłuchać. Zresztą jutro będzie projekcja filmu Good Copy, Bad Copy o prawach autorskich i o tym, jak one wpływają na kulturę i na rozwój społeczeństwa. I zaraz po tym będzie wykład z radcy prawnego. Gwarantuję wam, że te dwa tematy się świetnie zetrą. Naprawdę znam Rafała bardzo dobrze i pomimo, że on ma ustalony swój temat, tak, tej swojej prezentacji, to myślę, że połowę czasu na pewno poświęci na to, żeby z wami podyskutować o prawach autorskich. To jest to, czym on się zajmuje na co dzień. Naprawdę ma sporo do powiedzenia. Jeszcze więcej miałby do powiedzenia, gdyby występował za czarną kotarą i nie musiałby się przedstawiać swoim nazwiskiem, tak? No bo jakieś tam tajemnice go jednak obejmują. Niemniej zapraszam na aftera. Po kilku piwach język się rozwiązuje. Szkoda, że nie ma z nami z Microsoftu, bo jakim się język rozwiązuje, to też jest całkiem wesoło. Niestety nie mogli dotrzeć, ale mam dzisiaj od sponsora z Microsoftu film, tak, który wam wyświetlą po którejś z prezentacji, tam gdzie nasz kolega z Microsoftu, Rysiu, którego już pozdrawiam. Wielki przyjaciel open source w Szczecinie przede wszystkim, wielki przyjaciel open source w Polsce i w Europie Środkowej. Powiem wam kilka słów na temat tego, po co tu jesteście i jak bardzo wam dziękuję, że tu jesteście. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo nie widziałem tego, co jesteście. Mam nadzieję, że nie ma tam nic groźnego. Okej. Powiem teraz kilka słów o ŚLU. Szczecińska Grupa Użytkowników Unixa i Linuxa. Kto wie o naszym istnieniu, ręka do góry, poza członkami? Ale jeszcze to nie jestem. Co się da zrobić? Okej, nie jest źle. Kto kompletnie nie słyszał nigdy tej nazwy? A z tych, co przed chwilą podnieśli rękę, co nas kompletnie nie słyszeli, kto używa Unixa albo Linuxa? To zacznijcie. Dobra, słuchajcie, czym się zajmujemy? Może tak, od kiedy istniejemy? Od bardzo dawna. Nie mam pojęcia dokładnie, od kiedy istnieje ŚLU. Jeżeli ktoś mi może podpowiedzieć ze starych członków, to może powiedzieć. 94 początki były, z tym, że to były nieformalne. Dopiero gdzieś koło 96 się to sformalizowało. Nieformalny początek oznacza częste spotkanie rozwiązujące język, tak? Tak. Dopiero gdzieś w granicach 96, czyli tak naprawdę kiedy pierwsza Poznaj Linuxa impreza była organizowana, to się sformalizowała w jakimś szerszym gronie. Tak? Powstała lista mailingowa i jakoś zaczęliśmy działać w tym kierunku, żeby propagować Linuxa na naszym terenie. Okej, czyli jeszcze chwila i będzie 20 lat, nie? Ja, więc nie jest źle. Nie jesteśmy tacy starzy, tylko co po niektórzy są tacy starzy. Ale oni nie mogli. Nie, nie, no dzisiaj pewnie nie mogli rano dotrzeć, bo w jakimś tam geriatrykach ktoś skończy gdzieś. No. Niedawno się dowiedziałem, że to niektórzy z nas mają dzieci niemalże w moim wieku. Nie? No to było dla mnie spore zaskoczenie. To nie jest nazwisko. Tak, ale wiadomo, łatwo okay. Do identyfikacji. Prawie 20 lat. Jak widać, pół sali o nas nie słyszało, więc to nie było bardzo produktywne 20 lat. Ale. Dwa lata temu mniej więcej zebrało się kilka osób, które uznało, że ci, co są od 20 lat, mają nie za dużo chęci, czasu. Nieważne, to są ludzie, którzy dzisiaj już, tak jak przed chwilą powiedziałem, mają rodziny swoje, robią dużo rzeczy, pracują. No nie można kogoś wymagać, żeby działał w stowarzyszeniu przez 20 lat i jeszcze robił produktywność na poziomie korporacji, tak? Nie biorąc z tego ani złotówki. Dlatego młoda krew trafiła, niekoniecznie taka młoda, rok, dwa lata temu,
która uznała, że trzeba to jakoś ogarnąć i może, żeby zaczęło się więcej dziać. Jak znacie Szczecin, to wiecie, że tutaj generalnie się dzieje. Podstawcie co chcecie po drodze, pod tą ciszę. Dlatego uznaliśmy, że to jest dobry start. Skoro w mieście nic się nie dzieje, to łatwo zacząć działać i być widocznym, trafić do ludzi. To jest prawda. Generalnie tak się dzieje, pomimo, że jeszcze nie huczą nas w telewizji. Skłamałem o 10 lat. Tak coś mi nie pasowało. To było 2004 i 2006. Dobra, 10. Już było trzecie po wynikach Linuxa, więc jak liczyć do tyłu, to wychodzi gdzieś tak 2002-2003. Okej, okay, no to mamy 10. A przepraszam. Niestety, moja pamięć już też zawodzi. Okej, okay, więc uznaliśmy, że skoro niewiele się dzieje, to łatwo się pokazać. Telewizja u nas jeszcze nie trąbi, ale trąbi u nas radio. Mamy konekcję z Polskim Radiem Szczecin, generalnie świetnie nam się współpracuje. Sporo się dzieje, słychać coraz więcej, coraz częściej jesteśmy w radiu. I będziemy się na pewno rozwijać. Coraz częściej organizujemy spotkania takie jak te, konferencje. No tego nie można za często, no bo to kosztuje, tak? Nie jesteśmy stowarzyszeniem, które zarabia w jakikolwiek sposób na siebie. Przynajmniej jeszcze nie, więc to jest zależne od sponsorów. No sponsorzy nie będą dawać co miesiąc pieniędzy na to, żebyśmy się tutaj spotykali, a do tego musieliby jeszcze dawać pieniądze na to, żeby opłacić przynajmniej kilku osobom etat, no bo te osoby musiałyby zrezygnować ze swojej pracy, tak, żeby się zająć dopieszczaniem ślubem. Dlatego w takich sytuacjach spotykamy się 3-4 razy do roku. Na tych spotkaniach rozwiązujących język staramy się spotykać jak najczęściej. To nie oznacza, że mamy jakieś problemy, nie? Po prostu chcemy się socjalizować. Często zdarza się tak, że te spotkania nie dochodzą do skutku. No, no niestety, tak jak wspomniałem, niektórzy z nas pracują, większość chyba, wszyscy nawet, w branży. Codziennie widzimy się na liście mailingowej Sztuga, którą można odwiedzić, znaczy na którą można trafić przez... przepraszam was. Na którą można trafić przez stronę ślubę, ślub.org, i tam są wszelkie informacje na temat listy. Można do nas trafić przez kanał IRC-owy. Niestety na IRC-necie kanał ślub. Mam nadzieję, że kiedyś będzie na Freeloadzie. Jest, nie jest, już tam 4 osoby. Jest, jest, tam 4 osoby się. To, że coś istnieje, to nie znaczy, że jest. Tak. Generalnie bardzo nieoficjalnie jest traktowane. Więc... Znaczy IRC-net dzisiaj sprawia troszeczkę problemów, więc no, 10 lat temu. No, nawet nie o to chodzi. No. IRC-net, ostatnio próbowałem się cały dzień wbić na IRC-net. Tak, ale ja rozumiem, chyba wiem, o co ci Michał chodzi. Bo Michał łączy się z IRC-em, z maszyny stojącej we Francji. No, trochę zajmuje z nauką. Trochę się łącząc się z maszyn zagranicznych, trochę zajmuje znalezienie, z którym serwerem się połączyć, z tego miasta połączyć mogę. No niestety nie każdy wpuszcza. Generalnie bardziej polecam listę mailingową, bo jeżeli chcecie znaleźć odpowiedź na pytania albo pomoc na IRC-u, to największą szansę macie na to, że uzyskacie bardzo twórczą krytykę. Ale to jest po pewnym czasie człowiek się przyzwyczaił, to jest naprawdę cieszące. Jak macie z rana zły humor, po prostu wejdziecie sobie na kanał IRC-owy, szuka, zadacie jakieś pytanie takie twórcze, to po chwili po prostu bam, od ucha do ucha i macie baterię na cały dzień. Tutaj nie będę rzucał nazwiskami, bo... Słuchaj, ja myślę, że... Ale jest pani, która czuwa na tym, żeby ten banem się pojawił od ucha do ucha, oni chyba nie pracują cały dzień, tylko czuwają, aż ktoś się pojawi. Takie wygłodniałe wilki. Czym jeszcze szuk się zajmuje, poza tym, że świetnie się bawimy na kanale IRC-owym i od czasu do czasu organizujemy takie imprezy jak ta i popijanie piwa. Staramy się uczestniczyć w szczecińskich wydarzeniach, nie tyle takich masowych, co związanych z open source. To się wiąże przede wszystkim z działalnością Rafała, naszego prawnika. Mam nadzieję, że się nie obrazi za to, że mówię naszego prawnika, ale jako, że jest w ślubu i jest prawnikiem, no to można powiedzieć, że jest naszym prawnikiem. My próbujemy tutaj działać przede wszystkim przy współpracy ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, bo dużo z tego, co się dzieje w IT w Szczecinie, przepływa przez Park Naukowo-Technologiczny i przez klasę.